Na tym filmie z matematyki finansowej czy z finansów przedsiębiorstw chciałam Wam pokazać, jak ustalić, o ile w tych wzorach na zysk operacyjny czy na zysk brutto mogłaby się zmieniać cena, ewentualnie koszt zmienny jednostkowy lub koszt stały, a ewentualnie też i odsetki jako koszt zaciągniętego kredytu jako kapitału obcego, aby nasz zysk operacyjny, ewentualnie zysk brutto, nadal pozostawał dodatni. Bo najgorsze to, co może być w przedsiębiorstwie, tak w firmie, tak w cudzysłowie, jest to, żeby nie ponosić straty operacyjnej, czyli żeby nie być na minusie. I przedsiębiorcy mogą decydować w tym momencie o poziomie ceny, uwzględniając koszty zmienne i koszty stałe czy odsetek, tak, aby ostateczny rozrachunek dawał nam wynik dodatni, żeby po prostu ta działalność się opłacała. A więc ważne jest to, żeby ustalić, jaka może być najniższa cena, ewentualnie najwyższy możliwy koszt zmienny jednostkowy, czy koszty stałe, czy koszty odsetek bankowych, aby nie być na minusie, czyli żeby w przypadku tutaj nie ponosić straty na brutto, czy ewentualnie ponosić straty operacyjnej. A więc musimy ustalić tak zwane wartości krańcowe i to, co teraz pokażę, to będą wzory. Po wzorach pokażę Wam, jak rozwiązać przykładowe zadanie, tylko że te wzory ja faktycznie osobiście pomijam całkowicie ze swoich obliczeń, ponieważ każdy z tych wzorów, które ja Wam pokażę, wynikają z założenia, że zysk operacyjny czy też ewentualnie zysk brutto przyjmujemy za wartość 0 i jeżeli chcemy ustalić, do jakiego najniższego poziomu przykładowo może spaść cena, aby nie osiągać straty operacyjnej, to przyjmuję, że zysk operacyjny jest 0, a pozostałe wielkości są przerzucone odpowiednio ze, powiedzmy, zasadami przenoszenia na drugą stronę i uznajemy je za stałe, podstawiamy do nich i wyliczamy, do jakiego poziomu może spaść ta cena. Tak samo postępujemy w przypadku kosztu zmiennego czy też kosztu stałego, gdzie wszystkie pozostałe elementy, przykładowo dla kosztu stałego, są przerzucone na drugą stronę i ustalamy w tym momencie, ile wynosi koszt stały, jeżeli zysk operacyjny jest zerowy. I wtedy wychodzi nam najwyższy możliwy przykładowo koszt stały, jaki jest do zaakceptowania, czyli taki, który nie generuje nam jeszcze straty operacyjnej. Teraz zaprezentuję Wam wzory. Te wzory, oczywiście jak mówiłam, wynikają z przekształcenia w generalnie zysku operacyjnego przy założeniu, że jest on zerowy. Ewentualnie można rozważać nieponoszenie straty brutto, czyli różnica jest tylko taka, że zysk operacyjny, jeżeli do niego dopiszemy odjęcie, zabranie pieniędzy na odsetki finansowe, to w tym momencie już nie mamy zysku operacyjnego, tylko zysku brutto. I moje wzory, które ja mam, wynikają z przekształcenia zysku brutto, ale jeżeli w Waszym zadaniu nic nie jest napisane, że przedsiębiorstwo korzysta z zadłużenia, czyli nie ma jakiegoś zewnętrznego kredytowania, to po prostu uważacie, że i jako odsetki finansowe są zero i całkowicie ten element we wzorze możecie pominąć. Jeśli chodzi o cenę najniższą, jaka jest możliwa, jest następujący wzór i sobie za chwilę policzymy jakieś przykładowe zadanie. I chodzi o to, że generalnie nie możemy zawsze zejść poniżej tej ustalonej tutaj przez to obliczenie ceny, bo wtedy po prostu będziemy ponosić stratę. Tak samo jest przy koszcie zmiennym. Jeżeli chcemy osiągnąć jak najwyższe zyski, to nasze koszty zmienne jednostkowe powinny być jak najniższe. Tak samo możemy ustalić najwyższy możliwy poziom kosztu stałego, a wynika to oczywiście z przekształcenia czy to wzoru na zysk brutto, czy ze wzoru na zysk operacyjny. I to będzie wysokość kosztu, powyżej którego zaczynamy ponosić stratę na działalności. Ewentualnie możemy też ustalić najwyższy możliwy poziom kosztów finansowych, który gwarantuje nam to, że poniżej niego jeszcze jesteśmy na działalności rentowni, a powyżej którego nasza działalność staje się nierentowna. Czyli tutaj kwestia jest założenia, że zysk brutto jest zerowy, a pozostałe elementy są stałe i przerzucone na drugą stronę. Tu stąd wziął się ten wzór.
Po ustaleniu tych wartości, czy to najniższej możliwej ceny, czy też najwyższej granicy, powyżej której nasze koszty są zbyt wysokie i zaczynamy ponosić stratę, możemy też ustalić procentową zmianę, o ile te nasze wartości graniczne różnią się w porównaniu do tej wartości wejściowej. Bo będzie w zadaniu podana cena obecna stosowana w danym przedsiębiorstwie, a my sobie ustalimy tą cenę minimalną. Ona zawsze będzie teoretycznie ciut niższa od tej ceny, która jest podana w treści zadania, a więc możemy ustalić, o ile jest ta cena minimalna niższa od wartości obecnej w porównaniu do tej, która jest obecnie, i to nazywamy marginesem bezpieczeństwa. Mamy tak samo marginesy bezpieczeństwa dla ceny albo dla pozostałych rodzajów kosztów. Dla kosztu zmiennego liczymy tak czy owak różnicę między kosztem tym wysokim a obecnym w porównaniu do obecnego i dowiemy się tym samym, o ile ten koszt zmienny jednostkowy może wzrosnąć procentowo, abyśmy nadal nie ponosili straty. Do jakiego poziomu, o ile procent maksymalnie może ten koszt zmienny jednostkowy wzrosnąć. Tak samo możemy ustalić, jaki jest margines bezpieczeństwa dla kosztów stałych, czyli policzymy, jaka jest różnica między obecnym poziomem kosztów, a tym, który jest uznany za najwyższy w porównaniu do tutaj kosztu stałego, który obecnie obowiązuje. Jeżeli bierzemy pod uwagę to, że możemy ustalić najwyższy graniczny poziom kosztów finansowych, możemy również ustalić, o ile bieżące koszty finansowe mogą wzrosnąć do poziomu tego najwyższego, żeby nadal nie ponosić straty na działalności brutto, czyli możemy wyznaczyć margines bezpieczeństwa dla kosztów finansowych. I teraz pokażę Wam przykładowe zadanie. Nie jest ono skomplikowane, ale i tak na te wzory obowiązują do tego typu zadanek prostych, gdzie mamy krótko treść zadania, która mówi o tym, jaki był koszt zmienny, jakie były koszty stałe, jaka była cena sprzedaży i jaka była zakładana wielkość produkcji, tu przykładowo w sztukach. W takim zadaniu mamy polecenie. Mamy odpowiedzieć na następujące pytania. O ile procent może spaść cena, aby firma nie osiągnęła straty operacyjnej? O ile może wzrosnąć koszt stały, aby firma nie ponosiła? I tak samo o koszt zmienny jest pytanie. O ile procent? A więc to nie jest kwestia tylko ustalenia, do jakiego poziomu może zmienić się cena, jak ona maksymalnie może spaść, albo do jakiego poziomu najwyższego możliwego możemy tutaj wzrosnąć poziom kosztów jednostkowych czy kosztów stałych. My musimy w tym momencie powiedzieć, o ile bieżąca cena, która przykładowo tutaj wynosi 25 zł, o ile procent ona może zostać zredukowana, aby nadal firma nie osiągnęła straty operacyjnej, czyli żeby jej zysk operacyjny był albo zerowy, albo dodatni. Dodatkowo powiem Wam, że tutaj w treści zadania nie ma nic powiedzianego o kosztach finansowych, a więc te wszystkie wzory, które ja Wam zapisałam, nie będą brały pod uwagę odsetek finansowych, więc jeżeli nawet się pojawią, to my przynajmniej uznamy sobie, że i jako odsetki finansowe są zerowe, bo też i pytanie dotyczy samej straty operacyjnej. Więc jeżeli nawet w treści zadania tutaj by było powiedziane, jaki jest koszt, jakie jest oprocentowanie kredytu w skali roku i jaki dług zaciągnęła firma, to pytanie dotyczy straty operacyjnej, a więc nie dotyczy to tego wzoru na zysk brutto. My pytamy tylko o pierwszy element, jak się zmienia cena, koszt zmienny czy koszt stały, żeby nie osiągnąć straty operacyjnej. A więc przystępujemy do zadania. W zadaniu było podane, ile wynosi koszt zmienny jednostkowy, po ile jest sprzedawany dany produkt, jakie koszty stałe osiąga czy ponosi firma w związku z działalnością i ile sztuk ona tego produktu planuje produkować. I teraz zaczynamy od wzoru na cenę minimalną. Jeżeli w tym momencie koszty zmienne przemnożymy razy tutaj wielkość produkcji, dodamy koszty stałe i podzielimy jeszcze raz przez wielkość produkcji w sztukach, otrzymujemy cenę. Ta cena w
porównaniu do ceny, która obecnie obowiązuje, jest niższa. Jest to jak najbardziej sensowne i teraz wiemy, że możemy policzyć, że ta cena obecna 25 zł może spaść do poziomu 22,5 zł, aby nie ponosić straty operacyjnej, ale jeżeli pytamy, o ile jest to spadek, to liczymy różnicę, ale zawsze w porównaniu do tej ceny, która była na początku. A więc możemy powiedzieć, że ten spadek ceny nie może przekroczyć 10%, bo my wtedy osiągamy jeszcze zysk operacyjny dodatni. Czyli możemy powiedzieć, że aby nie ponosić straty operacyjnej, cena nie powinna być niższa niż ten poziom minimalny, czyli nie może, czyli ona nie powinna być wyższa niż 10% ta zmiana ceny. Dalej idąc, koszt zmienny jednostkowy, cena ma, powiedzmy tutaj, wielkość jakaś graniczna, podstawiamy do wzoru nasze wartości z treści zadania i będzie nam chodziło o to, że my nie możemy kosztu zmiennego tego jednostkowego, który tutaj wynosił 15, przekraczać o więcej niż do poziomu 17,5. Jeżeli my chcemy się dowiedzieć, o ile byłoby to procent, o ile procentowo ten koszt zmienny, który tu wynosi 15, o ile nie mógłby wzrosnąć, to my w tym momencie liczymy procentową różnicę między tym wynikiem, jaki jest najwyższy, a kosztem zmiennym obowiązującym i dzielimy jeszcze raz przez to, co było. To, co osiągamy, jest to informacja, która mówi nam o tym, że ten koszt zmienny jednostkowy nie powinien wzrosnąć o więcej niż 16,6%, abyśmy nadal nie ponosili straty operacyjnej. Czyli żebyśmy nie ponosili, ten koszt zmienny nie powinien być wyższy niż 17,5, czyli nie powinien być wyższy o więcej niż 16,6%. Tak samo możemy ustalić koszt stały, ten najwyższy, przy którym jeszcze, powyżej którego już zaczynamy ponosić stratę i w naszym zadaniu jest to 120 tysięcy złotych i od razu możemy policzyć, że jeżeli ten koszt zmienny, przepraszam, koszt stały początkowo wynosił 90 tysięcy, a teraz może wzrosnąć on do 120 tysięcy, możemy policzyć margines bezpieczeństwa dla takich kosztów stałych i to jest 33,33%, bo różnica w porównaniu do tego, co było. Ten wynik mówi nam o tym, że aby nie ponosić straty operacyjnej, ten koszt stały nie powinien być wyższy, bo powyżej to już ponosimy stratę, czyli nie powinien on wzrosnąć o więcej niż 33,3%.